Przed wysłuchaniem tego odcinka zachęcam Was do zapoznania się z pierwszym materiałem z tej serii o Legionie I Ad Utrix, gdyż prapoczątki obu tych legionów są ze sobą ściśle związane. Legio Secunda Ad Utrix Pia Fidelis został oficjalnie powołany 7 marca 70 roku przez Wespazjana. Jednak nadana mu nazwa Pia Fidelis wskazuje nam, że owi legioniści pomogli Flawiuszowi w zdobyciu tronu jeszcze zanim legion został sformowany. Dowody numizmatyczne sugerują, że legion nieoficjalnie działał już w 69 roku. Musimy więc teraz cofnąć się nieco w czasie, gdyż dwójka była na początku złożona z trzech różnych grup żołnierzy, z trzech różnych prowincji cesarstwa. Zacznijmy więc od tej, którą sugeruje nam pierwszy człon nazwy legionu, Ad Utrix. Znamy już historię Legio Primis Ad Utrix z miasta Vienne w Gallii Narbonensis. Został on zabrany w czasie pochodu na Rzym przez Galbę. Wydaje się więc, że gdy miasto znów zostało pozbawione obronnej siły militarnej, starszyzna zdecydowała o ponownym przeprowadzeniu rekrutacji w swojej okolicy. Tak samo jak poprzednio, pretekstem do stworzenia nowego legionu była chęć pomocy cesarzowi. Doszło do tego nie później niż 19 stycznia 69 roku. Nieco później sąsiadujący niedaleko legionu Primis Italica przechodził obok Vienne, by dołączyć do sił Witeliusza, a jego legioniści planowali zdobyć i zrabować miasto. Na szczęście dzięki przekupstwu legata Valensa udało się uniknąć tej tragedii. Każdy z legionistów jedynki otrzymał po 300 sestercji na otarcie łez. Valens zażądał jednak także oddania całej broni z miasta, co mieszkańcy posłusznie uczynili. Sprawiło to, że nieformalny drugi Ad Utrix stał się legionem bez mieczy. W tym samym momencie siły Marka Otona wyruszyły z Italii w stronę Narbonensis w dwóch częściach. Pierwsza popłynęła morzem i była złożona głównie z floty z Misenum oraz kilku kohort pretoriańskich z rozkazem nałożenia blokady na prowincję i powstrzymania wymarszu posiłków w stronę Witeliusza. Druga grupa, złożona z kohort pretoriańskich i miejskich, ruszyła lądem przez Alpy Grajeckie z takim samym zadaniem. Owa druga grupa została poważnie spowolniona przez pro-witeliuszowskie alpejskie miasta, które zakazywały im przemarszu. Jednak flota szykowała się do bitwy na galijskim brzegu niedaleko miasta Forum Iuli. Właśnie tutaj do sił wysłanych przez Otona dołączyła grupa lokalnych sił, które pozbawione były broni. Były to właśnie rozbrojony i wciąż nieoficjalny drugi Ad Utrix, wysłany przez starszyznę na wsparcie sił ich faworyta na cesarskim tronie. W okolicy Forum Iuli doszło do dwóch bitew z siłami Witeliusza złożonymi z doświadczonych wojsk pomocniczych i kawalerii, które zostały wygrane przez świeżo wzmocnioną armię Otona. Jako że rekruci z Vienne nie mieli broni, używali oni proc, które świetnie sprawdziły się przeciwko wrogowi. Ich siła była dodatkowo wzmocniona ostrzałem katapult ze statków. Krwawo pobite wojska Witeliusza wycofały się na wschód, pozostawiając południowy wschód stolicy całkowicie pod kontrolą Otona. Jednak zwycięstwo w Galii nie zdążyło przynieść Otonowi żadnego pożytku. Po osiągnięciu wygranej Witeliusz rozproszył pretorianów Otona, a następnie wydalił z wojska, tworząc swoją własną gwardię. Traktował on Vienne jako miasto wrogie sobie, lecz nie zdążył on rozprawić się z nim ani z jego rekrutami. Teraz na scenę powraca w roli epizodycznej znany nam z dawnej opowieści zawartej w mojej biografii Nerona o powstaniu Budyki, Suetonius Paulinus. Był on po stronie Otona. Witeliusz pozwolił mu powrócić do swojego domu po porażce. Tak się akurat złożyło, że rodzinnym miastem Paulinusa było Forum Iuli. Kiedy w lipcu doszło do ogłoszenia Wespazjana cesarzem, Paulinus nie czekał na okazję i sam zaczął zbierać pod swoim sztandarem niezadowolonych pretorianów oraz rekrutów z Vienne. Takim oto sposobem Forum Iuli stało się pierwszym na zachodzie miastem oddanym Wespazjanowi. Niedługo potem utworzone przez Paulinusa siły wyruszyły w stronę Italii, by jeszcze w październiku połączyć się z siłami Antoniusza Primusa i wraz z nimi pokonać siły Witeliusza w drugiej bitwie pod Kremoną. Prawdopodobnie już w trakcie marszu przez Alpy Paulinus nie żył. Po zdobyciu Rzymu 20 grudnia rekruci z Vienne zostali wysłani do Ravenny, by tam przezimować. Tamto właśnie, w tym mieście, spotkali się oni z posiłkami z Dalmacji, 11 Legionu Klaudia, którzy tworzyli drugą grupę, z której powstanie drugi Ad Utrix. Trzecią z nich będzie część marynarzy z floty stacjonującej w Ravennie. W czasie tego okresu zimowania rekruci przeszli selekcję, której to zbyt starzy i chorzy zostali honorowo zwolnieni z wojska i rozesłani do domów. Taka właśnie mieszanka świeżo upieczonych legionistów formowała oficjalnie nowo powołany legion i właśnie za wsparcie okazane w wojnie przeciwko Witeliuszowi Wespazjan nadał legionowi nazwę Pia Fidelis,
a mieście Wien wydał pozwolenie na budowę toru wyścigowego dla rydwanów. Był to pierwszy tor w całej Galii. Już w trakcie lata drugi Adiutrix walczył przeciwko Batawom w armii pod dowództwem Petuliusza Kerialisa. Dwójka brała udział w decydującej bitwie pod Xanten, w której to ich zieloną, niedoświadczoną skórę ocalił Legion 14 Gemina. Następnie okupowali oni stolicę Batawów Nijmegen do 71 roku. W tym to roku Kerialis zabrał Adiutrix wraz ze sobą do Brytanii, gdzie walczyli oni ze zbuntowanym plemieniem brygantów. Po zwycięskiej wojnie Legion osiadł w Lindum. Tutaj warto zaznaczyć, że dwójka miała bardzo bliskie relacje z Legionem 20 Waleria Victrix. Oddziały dwójki stacjonowały w bazie dwudziestki, a oddziały dwudziestki w bazie dwójki. Nagrobki udowadniają również, że duża część legionistów z Waleria Victrix pochodziła właśnie od oryginalnych rekrutów z Wien, ale o tym w poświęconym im odcinku. Adiutrix walczył również pod nowym gubernatorem Juliuszem Frontinusem w kampanii przeciwko Silurom w Walii. Następnie wspólnie z Agrykolą walczyli przeciwko plemieniu Ordowików i okupowali wyspę Mona. Przenieśli również swoją bazę do Deva, bliżej granicy z Walią. Nie uczestniczyli oni jednak w podboju Kaledonii, ale służyli jako siły zabezpieczające tyły prowincji. W 87 roku Legion został przeniesiony z Brytanii do Pannonii, do miasta Singidunum, dzisiejszy Belgrad. Tam zostali zasileni nowymi rekrutami i ruszyli z Tetiuszem na wojnę przeciwko Dakom. Uczestniczyli oni w bitwie pod Tapae, gdzie rozbili siłę Decebalusa. W latach 94-95 w drugim Adiutrix jako trybun wojskowy służył przyszły cesarz Hadrian. Tam to właśnie poznał on centuriona Turbo, który później zostanie jego prefektem pretorianów. Po wojnach Trajana w Dacji, dwójka przeniosła się do Aquincum, dzisiejszy Budapeszt. Była to ostateczna baza Legionu. W 118 roku pokonali oni Sarmatów, a za rządów Antoniniusa Piusa oddziały dwójki walczyły w Mauretanii przeciwko Maurom. W latach 162-166 uczestniczyli w kampanii Luciusza Verusa w Partii. W latach 171-173 walczyli w wojnie markomańskiej, mając tymczasową bazę na terenie Słowacji. Ponieśli tam duże straty i zostali wzmocnieni niedobitkami z Legionu 3 Augusta. Oczywiście w 193 roku Adiutrix wsparł pretensje Septymiusza Severa do tronu w Rzymie i wraz z nim zdobyli stolicę. Od czasów Caracalli zachowało się naprawdę mało informacji co do działań dwójki. Walczyli oni z synem Severa w Partii, a potem z Gordianem III przeciwko Sasanidom i z Klaudiuszem II przeciwko Wizygotom. Symbolem Legionu II Adiutrix był Pegas, tak samo jak pierwszego Adiutrix. Były to jedynie dwa legiony w historii Rzymu z tym symbolem. Ostatnia wzmianka o dwójce pochodzi z początku V wieku. Legion wciąż stacjonował w Aquincum.